Mój drogi, trzymaj to z daleka od dziecka. To są hardkorowe rzeczy dla prawdziwych żołnierzów, jak ja, a nie dla jakichś mięciaków i dzieciaków. Jestem Mike G, koszerny bóg zombie szalonych krów rodem z piekła. No cześć! Bolec jestem. Co słychać, chłopaki, w wielkim świecie? A co, gazet nie czytasz? To co? Zapraszam na górę. Napijemy się trochę buteczki, potem wpadną dupeczki. Chciałbym, wierz mi. A! Hej, maluchy, jestem kraci. Chodzaj, dzidę fujaro. Rzesz, kurwa, w dupę. Na chuj ci te grzyby. Wsadzę w dupę dzieciom. Z parówką. W dupie, chura. Morda w kubeł, szmato. Rozwalę ci ją. Tępe chuje. Kurwa, dlaczego pan na nas tak mówi? Bo jesteście tępymi chujami. Dobra, tępe chuje. Jak można zabić Boga? Nie wiem, przecież jesteśmy tępymi chujami. Nie może pan od nas tyle wymagać. No tak, kurwa, zapomniałem. Dajesz mi się wrobić. Zeus będzie nas walił. Rocket fuel zaleje. Ja pierniczę, działa. Ile to ma procent? 15% krwi. Wnioszczą w dzieci. Najpierw chcę się przebrać, potem pojedziemy do lasu. Skasować tego z bagażnika. Tata, a kiedy ja kogoś sprzątnę? Ty, synku, już nie będziesz musiał tego robić. Podaj, kurwa! Spierdalaj, cfelu! Hej, to złoty masterdysk, którego ja nie mam. Oddawaj go! Sam sobie podaj, kurwa, i tak byś to spierdolił. Tu, kurwa, tutaj podaj! Kurwa, żeś! Ja pierdolę! Ależ to kurwa zjebał! Chłopak jest groźny! On nie ma prawa żyć! On wcale nie chciał zrobić nikomu krzywdy, tylko... Ładuje double blasta. Posłuchaj, ty w dupę, żeś kurwa twoja mać bydlaku jebany! Wol kurwa! Jestem inny. Po prostu są rzeczy, które facet musi czasami zrobić. Inaczej przestaje być facetem. Chcę zwiedzać anal! Chcę zwiedzać anal! Chcę zwiedzać anal jak pedał twardy, kałgnieś namiał swoją stopą. Chcę zwiedzać anal. Synku, prawdopodobnie jesteś pedałem, a bycie pedałem nie ma nic wspólnego z mężczyzną. Konfesjonał, twoje grzechy będą ci odpuszczone. Pobłogosław mnie, ojcze, że ciężko zgrzeszyłem. Naprawdę, no nie robię sobie jaj. Jestem grzesznikiem po byku. Czy złożyłeś ofiarę na kościół? Czy tak się powinno witać z ojcem? Jeśli dowiedziesz, że jesteś prawdziwym bohaterem, wrócisz między bogów. Bohaterem? Ekstra! To znaczy co? Jajco, pomyśl przez chwilę. Słucham? Weźmiesz najładniejsze panienki, najlepszy alkohol i tyle koksu, ile potrafisz unieść. Czy to jasne? No co jest? Nie widziałeś nigdy satyra? Tata posunął kozę. Chcę zostać bohaterem. Nie ma chuja, żadnych nowych w tym tygodniu. Jak nie będę prawdziwym herosem, to nigdy nie zasiądę tam, gdzie mój ojciec Zeus. Chuj mnie to obchodzi. Ja mogę osiągnąć wszystko. Kurwa, krótka piłka z mojej strony. Do widzenia. Ty powiedz chłopakom, dlaczego nie w Polsce nie rosną. No kurwa, czy nie wpierdolałem jedzenia. Kiedy pyczkę taką małą zje, to może jej porcję. Tak, bla bla bla. Klapsy ze szczurzych klocków. Czy chcesz może walący syfem serek na tę kubkę żarcia? Jeszcze raz mnie obrazicie i będziemy się gniewać. Nie chcecie tego chyba? Nie. Dobrze. Będziemy pokołać dzisiaj łapy. Ja pierniczę, działa. Nie ma lipy. Tylko biceps działa. Trzeba tylko biceps pokołać dzisiaj. Bo robimy biceps. To inne mięśnie nie potrzebujemy. I nie ma upierdalania się. Procentowy mięsień, 60 parę centymetrów łapa. Jedziemy do Teb. A co jest w tych Tebach? Kupak wielkie, bezwzględne gówno. To chyba typowa DWO. Yeah. Do Pawo Press. Moje jajca, twoja broda. Pamiętaj, mały, najpierw anal nie pakuj w nic, póki nie przemyślisz. Hej, wypierdalaj! Napadli na mnie. Zgwałcili panią? Nikt mnie nie zgwałcił, idioto. Tak mi przykro. Mnie też. Słuchaj, kolego! Zostaw tę panią w spokoju. To nie jest żadna pani, tylko kurwa. Kurwy żałujesz? Nie zmuszaj mnie, żebym ci nie pokazał, gdzie raki zimują. Okej? Wypierdalaj, powiedziałem! Nie mam broni! Nie mam kurwa broni! Jerzyk, kurwa! Nie, 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 nie! Musisz sobie sam poradzić.
Czy ten cud chłopak jest prawdziwy? Chłopaki to są w agencjach towarzyskich, a my... Jesteśmy młode wilki. Ja ci cały czas mówię. Spadasz na niego jak chuj na Mariole, jeb. Resetujesz gościa. To ona, bogini seksu. Hej, żołnierzyku. A co to na przepustce? Herkules. Weź mnie, jestem twoja. A? No nic, ten twój knypek ci to później wytłumaczy. My kurwy mamy swój honor i wiemy, jak się odwdzięczyć. To miłe. To jak będzie? Mam tu dla ciebie 200 orenów, chyba że wolisz odebrać zapłatę w inny sposób. Nie jestem materialistą. To po co mnie wyjąłeś? Może po to, żeby cię nie zerżnął ten rzeźnik wszelka. Jeśli tak, to spóźniłeś się o 22 dechy. Pa, cud chłopcze. Dwa urocze gryzonie w poszukiwaniu Euro Disneylandu. Możesz smoknąć moją lśniącą czarną dupę. Dobry mój dzień z Afryka. Wąt stąd, sierściuchu. Mordę. Miałeś obciągnąć strażnika rzeki i zamiast ci odjąć 2 lata od wyroku, muszę ci dodać 2. To wcale nie moja wina. No dobra, niech będzie. Zrobimy tak. Policzę do 3. Jeżeli z twojej dupy wyskoczy 1 000 000 baksów, puszczam cię wolno, zgoda? To wszystko ten cud chłopak Herkules. Ja się kurwa naprawdę nie mogę denerwować. Nawet tacy goście jakby nie są w stanie tego spierdolić. No mówię wam, jeszcze 2-3 lata i wszystko pierdolnie. Nie ma innej opcji. Najwyższy czas, ale ja za bardzo w to nie wierzę. Wielu jest ludzi, którzy chcą wszystko rozwalić, ale boją się przejść do działania. Tego dnia chwycimy za broń i spalimy wszystko! Nic im nie da spuszczanie psów. I tak będą w gównie po uszy. Ale najpierw ziomki muszą się obudzić. Jak wszystko ma pierdolnąć, pierwszy wezmę klamkę i wszystkich rozjebie. Dopiero jak władza przegnie pałę, ludzie otworzą oczy. Wtedy wszyscy kolaboranci zawisną, skurwysyny! Wszyscy zadekowani w Belwederze. Wszystkim się spocą rowy. I sami będziemy rozdawać karty. I tego dnia ziomale będą u władzy. Tak! U władzy, tak! Wy jesteście pokurwieni? Tak. Ja pokonałem potwora. Gołymi rękami go zmasakrował. Przepraszam, która godzina? Nie wiem, co do mnie mówisz, człowieku. Mów tak, żebym cię zrozumiał. Gadaj, chamie, jaki czas, bo ci łeb rozwalę. Zrozumiałeś? Nie tak czy nie? Ja to terrorysta! Żyjemy w wariackim kraju i wariackich czasach. Tutaj co drugi typ to debil. Życie w tym rejonie Europy rodzi patologię. I w tym tkwi właśnie problem. Tu zawsze musisz się z kimś dogadać. Tu zawsze musisz sobie coś załatwić. Jak jeździsz, ty penisie? Ludzie, pomóżcie! Dwaj chłopcy bawili się w wozie i wpadli pod wielki głaz. Dzieci? Pedofil! Nareszcie! Aleś się tym przejął, no wiesz? Zabić babu, wskakuj na koń. Zostaw dla mnie jakąś blondynę. Zaraz będę. Ale pan to jest silny. Pamiętajcie, więcej kalorii, więcej ciężaru i nie ma upierdalania się. Ma pan rację. Rozwalił pan komuś bryczkę. Nauczy się parkować w garażu. To dziwki, to kurwy, to mój samochód, suki. O kurwa, spierdalamy! Słabiutko. Ale konia, wszystkim co mam, a on nawet... Co to jest? Sam nie wiem, wziąłem... To jest ciepło, nie? Tak, jest ciepło, ale ty kurwa nie jedziesz na wakacje. Jak zobaczę, że sprzedajesz to na Allegro, skopię ci dupala. Śluga? Dym szkodzi na cerę i ja dlatego nie pozwalam palić. Widywałam większe. Dlaczego mi to robisz? Specjalnie się tak ubierasz, żeby mnie wykończyć. Nie rozumiem, o co ci chodzi. Chodźmy do ciebie. Kupiłem francuskiego szampana. Błagam cię. Zrozum mnie. Przechowywanie materiału genetycznego grozi niebezpieczną chorobą jąder i zatorem w mosznie. Już ci raz dałam dupy i co? I dlatego zachwyci cię moja oferta promocyjna. Ty mi sprzedajesz dupę, a ja ci dam coś, czego jestem pewien najbardziej pragniesz z całego kosmosu. Chuj ci w tyce. Zostań aktorem niskobudżetowych filmów erotycznych. Po każdym nakręconym filmie kawa gratis. To dupy z taką robotą! Zwariowałeś? Pomyśl. Świat pięknych kobiet. Telefonów komórkowych i szybkich samochodów. No i kawa. Gratis. O, skaza, to ty? No, it's just Chuck Testa. No i jak ci się to podoba? Superos. Sama urządziłam. Zamówiłam najlepszych architektów z Włoch. A ten knur, pan Niania, sprowadza tu sobie i kopuluje z małolatami. Z małolatami? Tak, z tej tu podstawówki.
Więc to robią herosi, kiedy mają wolne. No wiesz. Flaszka plotynka lepsza niż blondynka. Kochany, to co? Może ochota na niedrogą godzinę idealnego seksu z prawdziwą Wenus? No wiesz, sam nie wiem. Phil na cały dzień ma ścisły grafik. Ach, Phil Schmil. Ten Edyp w teatrze. Ale to Grecja była, oni tam wszyscy popierdoleni na potęgę. Ty się odpierdol od Grecji! Ja jestem Grekiem i nie pozwolę się obrażać! Dzięki, Meg. Cud, chłopcze, jesteś doskonały. W moich żyłach to wpłynie rocket fuel, a nie jakieś tam dziadostwo. Mam problem starszego pana. Mam już dość zaspokajania tej starej miotły. Ciągłe ciśnienie, ciągła praca fizyczna. Chyba rozumiem twój problem i jestem twoim rozwiązaniem. Więc wstąpisz do naszego grzesznego związku? Obiecuję, że nie będziesz żałować straconego czasu. Pozwól, że dam ci pewną próbkę mojej wdzięczności. Teraz... Słuchaj no, synek! O co ci chodzi? Przezywali cię w przedszkolu, czy co? Pamiętaj, że się puściłaś! Bardzo przepraszam, Bartku, ale to w końcu jest kobieta. Może byś jednak unikał przekleństw. Co to kurwa za jakieś pedalskie uwagi? W tej chwili na stadion nie dostaniesz taki pierdol jak nigdy w życiu. Jeszcze jedno. Masz szlaban na wszystkie dupy do odwołania. Ten mały będzie walił konia przez miesiąc. Dobra, dobra. Hej, jak tam obciąganie? Meg? Nie licz na to. Meg, moja biedna. Słodka dupeczko. Czy myśmy nie zapomnieli o takim tycim, ale ważnym szczególiku, że jesteś... Moja kurwa! Szukaj sobie innej, ja mam tego dosyć. Zawsze będziesz wracał do swojej żony, aż wreszcie ci się znudzę i kupisz sobie nową panienkę. A ja zostanę sama. Pomyślałam, że mogę z nim spróbować. Jeśli nie przeszkadzało, może jestem z kimś takim jak ty. To było nocą, gdy księżyc jasno świecił. Wiesz już na pewno, nie będzie z tego dzieci. Tak to bolało, choć sama nie wiesz czemu. Jak to się stało, oddałaś się rudemu. Straciłaś to tego co, bo sama tego chciała. Straciłaś to tego. Będziesz widział, że ktoś leży, komuś koledze, wypierdol mu bułę. Chodź, pogadamy. Myślę o niej bez przerwy. Ale laska jest konkret. Byś ją zobaczył, byś wymień. Ucho konkretne, pupa jako rzecz, jak co najważniejsze. Lubi w kakaowe oko, no? Nie rozśmieszaj mnie! Różnij się z nim, jak ty stoisz za drzwiami. Gdy my gadamy przed domem, to ona w środku ciągnie mu. Zadowolony jesteś i dosyć! Ja cię pierdolę, ale pierdolę. Tobie naprawdę odpierdoliło. Człowieku, ciebie trzeba chronić przed tobą samym. Imię Hades, pan umarłych. Mordo ty moja! Ty zawieszasz swoją siłę na 24 godziny. Albo robimy twojej kobiecie z dupy. I ja się nie zaradnę wieczorem. Musiałbyś dać gwarancję. A to ci mogę dać, mech, nie różne. Rąsia. No to jak kurwa będzie? Robimy interes? A ludzie dostaną... Pierdol. Nie! Zgoda! Jesteś wolny. Twoja osobista ukochana... Ciągnęła mi druta cały czas. Ty chuju! Ja nie chciałam. Proszę, wybacz. Któż was tam wtrącił? Puss! A teraz, co będziecie chcieli uczynić najpierw? Zniszczyć Chrystusa! I słusznie. Wiesz, co jest prawdziwym problemem Polski? Zupusta, proszę! Patrzcie na to! To chyba wkurzeni byli pracownicy! Jasna dupa, człowieku, nie wiedziałem, że zwolniłem aż tylu ludzi! Z wózku zgadnij, kto przyszedł! My tu tylko pobieramy emeryturę! Bardzo dobra odpowiedź! 3, 4, to hymno! No, to dopiero jest reforma systemu opieki społecznej! Dzięki czemu twoja emerytura rośnie. Po coś tu przylas? Po kobietę. To kurwa nie do mnie. Pomówmy o tym obok wielkiej jamy śmierci. Oto szatańskie pomioty, zrodzone w pierwotnym grzechu babilońskiej nierządnicy. Jak będziesz mnie denerwował, to ci tam łeb wsadzę. Podoba mi się to. To fajny numer jest. Kurwa, co to jest? Zaraz Polska? Ty nie masz prawa żyć, chyba że jesteś Bogiem? Jestem Bogiem. Baby, no, ja ci mogę załatwić sesję w Playboyu, no. Przecież to jest najwyższy honor, no. Każda głupia cipa o tym marzy.
Tu już jesteś spalony. To wybierzesz sobie jakiś kraj z dobrym klimatem. Ja cię tam bezpiecznie dostarczę i urządzę. I do końca życia będziesz miał tak. I twoja kobieta też. Zgoda!